ta maska, która przykrywa to prawdziwe oblicze i nagle widzimy kogoś bez maski. Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór. Namaste. Czy już znasz ten nowy mentoring ze mną, który dotyczy różnicy pomiędzy starymi duszami i tymi młodymi, które może dopiero po raz pierwszy są tutaj na Ziemi? Ziemia to, można tak powiedzieć, uniwersytet, gdzie każdy z nas przechodzi przez czasami trudne życiowe egzaminy. Kiedy odchodzimy z Ziemi i spotykamy inne dusze i opowiadamy o tym, że byliśmy tutaj, to patrzą na nas z ogromnym szacunkiem, bo każdy wie, że Ziemia to królestwo materii, a teraz, w tych szczególnych czasach, to jeszcze królestwo diabła. Stare dusze przychodzą tutaj po raz kolejny. Często odczuwają déjà vu, często znają różne miejsca, których przecież nie mogą znać. Są bardzo wrażliwe, empatyczne i zupełnie inaczej patrzą na innych ludzi i ten świat dookoła. Przygotowałam dla Ciebie aż całą godzinę takiego porównania. Stare dusze, młode dusze, które na pewno bardzo Ci pomoże zrozumieć Twoją misję, Twoje powołanie i wiele, wiele innych aspektów w byciu tutaj i teraz na Ziemi. Mentoring oczywiście znajdziesz jak zwykle na mojej stronie bukardimaria.com. Jeżeli masz dostęp czy na jeden dzień, czy na miesiąc, czy na pół roku, to zawsze masz dostęp do wszystkich mentoringów. Możesz sobie je pobrać na Twoje urządzenie w formie MP3 i słuchać na telefonie gdziekolwiek, tak by było Ci wygodniej. W mentoringu znajdziesz bardzo dużo ciekawych tematów o związkach karmicznych, o bratnich duszach, o zazdrości, jakie klucze są w tej zazdrości ukryte, ale również mnóstwo moich wskazówek, które bardzo pomogą Ci na Twojej drodze zrozumienia siebie, odnalezienia swojej wewnętrznej prawdy, czy realizacji tej Twojej idealnej wizji życia. A dzisiejsze spotkanie to takie malutkie wejście ponownie w symbolikę mojej powieści Mroczne Góry, czyli trylogii. Te osoby z Was, które są na bieżąco również na mojej stronie bukardimaria.com w zakładce Trylogia, czyli ten magiczny świat Mariam Salis, Zielonookiej Wiedźmy, wiedzą, że mamy już w tym momencie trylogię numer 1, która ma w sobie trzy księgi. Mroczne Góry w Zielonych Oczach Wiedźmy oraz Tajemnica Wiedźmy z Folsin, ale mamy już prawie gotową trylogię numer 2, która również zawiera w sobie trzy księgi. Trylogia numer 2 to Kapłanka Świętego Lasu, Córka Arcykapłana oraz Amulet z Rubinem. I tutaj na tej stronie znajdziesz nie tylko te rozdziały, które są nagrane w formie audiobooka, ale znajdziesz również nowe rozdziały, no i oczywiście chyba to, co najważniejsze, pomijając wywiady, bo wywiady są również bardzo ciekawe, bardzo interesujące, jakie rzeczy są ukryte w trylogii. Ale chyba najciekawsze są spotkania ze mną w formie filmów o symbolice. Symbolika każdego rozdziału, bo to jest taka wiedza wyższa w pigułce, w bardzo przyjemnej formie, bo ukryta w powieści. Tak by ktoś powiedział, w takiej powieści kostiumowej, powieści fantastycznej. Bardzo przyjemnie można odkrywać różne, różne ukryte w tym wyższe i niższe przesłania. Symboliki mamy gotowych 9 rozdziałów. Ja dzisiaj nagram rozdział 10, czyli Władca Saron, jaka symbolika jest tam ukryta. I mogę Ci powiedzieć, że to jest coś niesamowitego. Te osoby z Was, które są na bieżąco z symboliką trylogii, to wiedzą, ile tutaj mamy wskazówek. Jak pięknie można je wykorzystać w tym normalnym, codziennym życiu. A co się skrywa w tym rozdziale 10, Władca Saron? Będzie mnóstwo
na temat symbolika zachodzącego słońca, czyli coś się kończy, coś nowego się zaczyna. Bo wiesz przecież, jeżeli znasz trylogię, a jestem pewna, że znasz trylogię, bo chyba nie ma kogoś w mojej społeczności, kto by słuchał moich filmów, a nie znał trylogii, tym bardziej, że jest ona w formie książki drukowanej, dostępna w każdej polskiej bibliotece, w każdej, nawet w małych miejscowościach, trzeba tylko popytać, to wiesz, że ten moment tego 10 rozdziału pierwszej księgi trylogii, czyli Mroczne Góry, to ten czas, gdzie nasza główna bohaterka po raz pierwszy spotyka Artura de Leys, czyli władcę Sarons. I jaka niesamowita energia, jaka niesamowita wibracja się pojawia. Ona taka niewinna, taka dopiero na początku swojej drogi, można powiedzieć wręcz nowicjuszka, spotyka kogoś w tej zupełnie innej formie, kogoś zupełnie innego świata. I tutaj jest taka niesamowita, kontrastująca energia. Ona taka czystość, niewinność, on ten symbol luksusu, władzy, autorytetu i jak te energie razem ze sobą się spotykają, jakie niesamowite tutaj procesy następują. W tym rozdziale mamy to właśnie, zachodzące słońce, że coś się kończy, bo również w życiu Artura de Leys coś się kończy, a coś nowego się zaczyna. Coś zupełnie nowego, to zachodzące słońce jako taki symbol niebezpieczeństwa. Co się wydarzy? Co będzie inaczej niż zwykle? Mamy tutaj również symbolikę tego konfliktu na granicy, czyli coś gdzieś jakieś niebezpieczeństwo, jeszcze nie wiadomo jak to się rozwinie, te chmury na horyzoncie, chmury przez które nie widać czasami tego, co za nimi ukryte, ta mgła, chmury. W kartach Madame Lenormand mamy przecież te chmury. Z jednej strony rozświetlone, z drugiej ciemne i czarne. Co mamy jeszcze w tym rozdziale? Karczma jako symbol takiego lekkiego życia w tej kontrastującej przestrzeni. Mamy tutaj ptaki, które lecą tym kluczem w kierunku Księstwa Mrocznych Gór, w kierunku granicy, w kierunku tego nieuchwytnego. Przecież wiesz, że Mroczne Góry, ten tytuł tej pierwszej księgi ma w sobie ogromną symbolikę. I te ptaki jako symbol wolności. Dlaczego akurat w tym rozdziale, gdzie nasza główna bohaterka nagle zostaje zniewolona. Ona zostaje zniewolona przez cały system, oskarżona o czary, oskarżona o kontakt z diabłem. No, w tych czasach oznaczało to pewną śmierć. A tutaj nagle ta wolność ukryta w złotej klatce. I te ptaki jako symbolika tego właśnie, tego dążenia do wolności. A wcześniejszy rozdział, rozdział 9, który już dla Ciebie omówiłam w tak pięknym spotkaniu, ile tam jest ukrytej symboliki. Ta maska, która przykrywa to prawdziwe oblicze i nagle widzimy kogoś bez maski. Widzimy prawdę ukrytą za jakąś rolą, pozycją, którą ta osoba gra. Ile tam mamy symboli, kaplica jako ten symbol świętości, świętego miejsca, pożar. Kto z Was zna moje ceremonie, czyli wykłady w uroczystej formie, to wie, że pożar jest obecny na karcie 16, w Wielkich Arkanach Wtajemniczenia, czyli na karcie, która oznacza chaos, zniszczenie, rozbicie starego fundamentu. I ten pożar w twierdzy Mrocznych Gór rozbija nagle to normalne, tą rzeczywistość, to wszystko, co było codziennością, co było normalnością, zostaje usunięte i zostaje rozbite. Mamy symbolikę płomienia świecy, eremity, poszukiwania światła w ciemności. Ktoś mi tutaj będzie wtórował teraz. Poszukiwanie światła w ciemności. Szukać światła, świadomości w ciemnych korytarzach podświadomości.
Ile mieliśmy takich ceremonii na temat eremity, na temat zmierzenia się z tym swoim wewnętrznym cieniem, z tym swoim wewnętrznym demonem, można powiedzieć, gadem, tym czarnym wilkiem. To wszystko znajdziesz w mentoringu i w trylogii, czyli w symbolice trylogii. I z głębi mojego serca zapraszam Cię na moją stronę. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Twoja Maria Bucardi.